No proszę Państwa, sytuacja nie jest zadowalająca ogólnie. Nawet nie chodzi o to, że nie ma jeszcze socjalizmu globalnego, czy że ja nie zbudowałem partii wokół siebie, ale o brak u Polaków widzenia rzeczywistości jasno i oczywistości po prostu. I brak zdrowej reakcji na to, co się dzieje. Choćby odkrywanie tej wrednej roboty niby patriotów, Żydków, co nas wprowadzili w tę otchłań zwaną wolnością. Pietrzaków, Mannów, Michalkiewiczów, Rydzyków, Natanków, Siemkiewiczów, Bubli, Świtomi i szeregu innych. I tych ruchów niby narodowych, faszystowskich. Rozbici jesteśmy kompletnie. A sytuacja jest taka, że powinniśmy już pewne rzeczy wyławiać i widzieć. Bo każdy przecież prawie z nas przeżył na przykład sprzedajny sąd, jakąś krzywdę taką, dziwne utrącenie na przykład na egzaminie państwowym, jakimś, prawda, na doradce, czy w sprawach prawniczych, czy w różnych, czy wycięcie z pracy nawet. Po roku 89, jak szła ta zawierucha, to proszę Państwa, wyrzucali nawet na parę lat przed emeryturą i to niesamowite mózgi, naprawdę, twórców wielu patentów. A myśmy to przyjmowali jako konieczność transformacyjną i potulnie akceptowali to wszystko, czyli niszczenie tych PGR-ów, zakładów pracy, całego majątku i twórczości. A to było tylko cięcie na żywym ciele. Tak. To było niszczenie dobra. A my dalej nic. Tak można naród otumanić, to ludzi wykształconych. A to proszę Państwa, no, gdzie by nie zajrzeć? Na spokojnie, ja już nie mówię o sprawach ideologicznych, ale tak, no tak po prostu człowiek powinien być w stosunku do końca lat 70. około 30% została obniżona zdolność młodych organizmów, proszę Państwa. Młodzież wolniej biega, bliżej skacze, ma mniejsze płuca, gorzej się uczy, mniej wie, szybciej się męczy, jest słabsza i gorzej odżywiona. A w telewizji trwam dalej, nie widzi się osiągnięć PRL-u, nawet nie tłumacząc, skąd zdobyli profesury, ci mędrcy tam siedzący. Pewnie jakoś już majtki jeszcze w drugiej RP, gdzie strzelano do robotnika, bo chciał pracy i chleba. A najładniejsza córka z wielu rodzin szła na ulicę, żeby wyżywić resztę i to teraz przychodzi z powrotem. Bo przecież nie było PRL-u i tych wspaniałych osiągnięć. Teraz już do robotnika strzelać nie ma potrzeby, bo robotnik sam z radością zwalcza stocznię, opuszcza kopalnię ze śpiewem w asyście biskupa niosąc swoją świętą Barbarę. Zamiast tego buca wrzucić do szybu. I ciesząc się, że wreszcie budowy wstrętnej komuny znikły. A jak już rozpacz rozrywa serce bez nadziei, to sam zabije dziecko i siebie. No, przypadek wczoraj. A więc zapytaj siebie. Kto ty jesteś? Polskie nic. Kto to zrobił? Żydów pic. A w co wierzysz? W bzdury księży. Z czego żyjesz? Kible myję. Co na przyszłość? Kredyt z banku. A nauka? Przy natanku. Twoja radość? W TV mecze wnet z komuny mnie wyleczą. Oraz Owsiak i Cejrowski z Biblią marsz do Matki Boskiej. Tak się tworzy Bangladesz. Więc czego ty, durniu, chcesz? To się samo nie zmieni. To my to mamy zmienić. I sami się mamy zmienić. Wszelkie formy perswazji czy negocjacji z obecnymi kołami rządzącymi, czy przedstawicielami administracji, sądów i innych struktur władzy są przez nich odrzucane. I ciągle tworzą zasłonę dymną nad rzeczywistością, żebyś nie złapał gruntu i swojej świadomości, i swojej racji stanu. To się nazywa cywilizacją zachodnią, czyli żydokracją. Ba, nawet tworzą nam następne żydokracje bezpośrednie przez swoich agentów, czy to na fejsie, czy w głównych, czy do mediach. A więc, a to na Białorusi się coś złego dzieje, a to Rosji, jakie tam są dyktatury bezprawie, jak to skrzywdzili Żydka Kaddafiego, jaki piękny pomnik Chrystusika się pojawił, jak te słupki na giełdzie się ładnie zielenią,
abyś nie widział drugiego Poleka i jego krzywdy i swojej beznadziei intelektualnej. Szykują następne przejście w liniową formę podatków, czyli likwidację państwa trwa. Na bezczelnego, chociaż działania powinny być akurat odwrotne. Skala progresywna podatkowa powinna być i katastra powinna wchodzić dla najbogatszych. A my okazujemy się społeczeństwem najbardziej skołtuniałym, najbardziej spolegliwym, najbardziej niekrytycznym na świecie. No chyba jeszcze Amerykanie są tacy debilni. Nie stawiamy żadnego oporu, nie kształtujemy go na swoim stanowisku pracy. Nie szukamy Polaków mogących być osią twórczą i rozwojową. Nie skupiamy się przy nich. Dajemy się dalej nabierać agentom systemu. Nie jesteśmy ostrożni wobec informacji, jakie do nas docierają. A tu każdy może dać opór. Sędzia, mason, prokurator, urzędnik. Nawet jeśli jesteś poseł i żydowska kurwa, bądź człowiekiem. Bo jak nie, to my cię, kurwa, zmieciemy w końcu. Przyjdzie czas, że nie będzie żartów typu Wall Street czy ACTA, bo nad tym jeszcze panują. Ale oni sobie i tak zdają z tego świetnie sprawę, że jak coś, to główki polecą. Proszę Państwa, nie ma układów super szczelnych, tylko nam się nie chce przejąć od nich władzy. Bo tak, proszę Państwa, Polaku, już powiem tak wprost, Polaku, nie masz wyjścia. Musisz być mocny i dzielny i mądry, bo wyniszczanie samo nie zniknie. A jeżeli prześpisz chwilę, to oni wprowadzą swoją wersję następną. I oni będą dalej kontrolować. Ty masz przejąć władzę po tym ich upadku teraz. Ale jak ty chcesz obalić system, gdy sam, człowiek wykształcony, idziesz do spowiedzi i na kolanach mówisz pedofilowi w sukience swoje najintymniejsze sprawy i wierzysz w bzdury o gadających tam wężach gdzieś w raju. Albo idziesz i bierzesz kredyt, który cię wykończy i wierzysz w ten dom, który ci niby dali, a z którego najpóźniej po 5 latach cię usuną, bo nie dasz rady spłacić. Opanuj się. Ty się sam prosisz o lekceważenie, bo obrażasz swoim postępowaniem rozum i godność. Zobacz, co właśnie mówił prezydent twojego największego niby przyjaciela USA, Żydek Karski, który mógł wchodzić i wychodzić gdzie chce, bo oni tak robią, prawda? I jak oni to teraz poprzeinaczali. Mogą sobie wchodzić do Gestapo, tak, czy znęcali się nawet nad swoimi, tak jak na przykład Cyrankiewicz, który najpierw był kapo, a później premierem, co chciał odrąbywać ręce klasie robotniczej. Czy współpracowali z Gestapo, jak Jeziorański czy Wyszyński. Ale ja mimo tego to i tak się nie boję właśnie o przyszłość Polski i ludzkości. Chociaż wiem, że trzeba jeszcze bardzo wiele razy powtórzyć, żeby cokolwiek naród załapał. Tak, proszę Państwa, bo ja stworzyłem samograja. No ja dobrze wiem, jestem na 100% pewny, że system przeze mnie opracowany jest do zbudowania samoistnie, to znaczy w ogóle bez mojego udziału. Jeśli go się przeanalizuje, można go wprowadzić od grupy kilkuosobowej z jakiejś ziemianki czy pieczary, gdzie kiedyś nas zepchną. Nawet od takiej pozycji. Można to wziąć do ręki, przeanalizować i krok po kroku wyzwolić kraj i świat. I odbudować potęgę. Tymi moimi opracowaniami. Ja się bardziej nie boję o to, co robię, tylko boję się o was i waszą durnotę, że ją tak uwielbiacie. Że jeszcze ją tak uwielbiacie, chociaż ona się kłóci z rzeczywistością, oczywistością i codziennością i sensem. Bo tylko dzięki temu ona trwa. Ta władza Żydku. Proszę Państwa, jeżeli byłby dystans, bo jak mówię, to nic nie jest nasze, to jest wszystko przyszłych pokoleń, my to powinniśmy w dobrym stanie, jak kiedyś było w kiblach tych, załóżmy, komunistycznych, taki stanie. Zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim chciałby się zastać. No właśnie to jest chyba jakieś takie zawołanie najbardziej cywilizacyjne dla nas w tej chwili.
Ale proszę Państwa, nawet chcę Wam powiedzieć, że Żydki się w tym zagubią, w tych apartamentowcach, w tym wszystkim, bo to nie ma sensu. Bo nawet jeżeli te wszystkie, jak to mówią, dobra na wielbłądach będą im goje przynosić, będą im służyć, to to się zapadnie. Więc dlatego ja nie mogę iść na urlop, bo ja już właściwie można powiedzieć, że byłem w pewnym sensie zniechęcony, ale widzę, jak to dynamicznie się wszystko rozwija. Proszę Państwa, naprawdę jest bardzo łatwy koniec żydowszczyzny. Mimo to, że jesteśmy na niesamowitą skalę kontrolowani, bo kontrolują może nawet i totolotka, i te egzaminy, ale to rozpieprzymy, tylko tutaj jest to, że zaczynają coraz bardziej ludzie to dostrzegać. Wcześniej nie było, ta dynamika rośnie, ja to widzę. Dlatego te moje wyjścia z tym, nawet z tym chipem, prawda, że to wszystko uspokoi, wyrówna. Proszę się tego nie bać. Bo ja jestem inżynierem i analizuję logicznie i to się da tak logicznie ustawić, że nie będzie zniewolenia. Zawsze mogą być jakieś problemy, tak jak wiemy, że Nobel, prawda, chciał dla ludzkości, później nawet te ogłoszone nagrody to też funkcjonują po przejęciu przez Żydów przeciwko ludzkości, prawda, nawet bo za wojny dają nagrody pokojowe. Ale damy sobie radę, jeżeli będziemy mądrzy i godni. Proszę się nie bać, bo tak jak mówię, z tymi majątkami stworzą swoją zagładę, zakleszczą się. Nie może być układów zbyt szczelny. A inaczej żydowszczyzna nie może funkcjonować jak w układzie szczelnym, jak w ciągłym, coraz bardziej zniewalającym układzie. A tutaj ta para pod kłokiem zbiera i choć jeszcze nie kipi, to się zbliża. 40 tysięcy stoi żołnierzy, proszę Państwa, amerykańskich na granicy koreańskiej i albo będą uciekać, zostawiać broń, albo i coś innego nastąpi, jakiś kataklizm, albo ich tam rozbroją. Już dzisiaj to ich osłabia, nie wzmacnia, bo Chińczycy pokazali, że całkiem inaczej się opanowuje świat za pomocą handlu. I to jest normalna droga, a nie przez bomby. I oni powinni robić ucieczkę do przodu, a nie jakieś pozorne ruchy, a oni nie robią nic dalej. A przecież, proszę Państwa, historia pokazuje, że nawet Attila był kupiony w pewnym sensie przez Cezarów, ofiarowany mu córkę Cezara za żonę i kilka lat go kształcili, a później i tak im zaatakował Orlean. Więc proszę Państwa, nie każdy jest do kupienia. I układ, jak już ma, jak ja mówię, jak jest perfidny, to nawet najszczelniejszy, to w pewnym momencie się wali. Najsilniejszy układ. I to jest, mówię do Żydów, to jest wasza zguba, te apartamentowce, te podatki czy zabójstwa, jak było z Cezarem. Te wszystkie kontrole umysłów, to wszystko, to jest ale to jest nic, bo w którymś momencie chciwość przestanie wami kierować jako uczuciem naczelnym i ten strach. Bo nawet najwięksi pretorianie waszego systemu zrozumieją, że to nic nie dają, te ogrodzenia, skoszarowanie w kazamatach, czy kłamstwa międlone dla podburzenia, na przykład te smoleńskie, Katynie, intrygi, to pęka jak błona dziewicza przy urodzeniu, w którymś momencie przestaje funkcjonować, w którymś momencie przestaje ludzi podniecać, w którymś momencie zaczyna być nudne. I wasi najwierniejsi zrobią na was zamach. No taka prawda jest. Bo nie sposób żyć według tych reguł, w tych baśniach zapisanych z Tysiąca i Jednej Nocy, bo te mity to nie tylko goją stworzyliście, prawda, żeby ich ogłupić, o tych kredytach darmowych, o tych, prawda, te różne bajery, banery i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w którymś momencie zaczyna być, następować przesyt. U was też, chociaż u was, wy jako prymitywniejsi Żydzi, to u was wolniej to wszystko się odbywa. Ale i tak nie ma przeszłości, także dla waszych dzieci zrozumcie to. I to jest ten moment. Zniszczyliście wszystko, zniszczycie świat. Również dla swoich dzieci, wtłoczenie ich, później oni tego nie będą chciały. Bardzo wiele ludzi to w którymś momencie, no zawsze trzeba robić, nawet przy swoim, nawet jak masz 5 sług i ten, to musisz coś robić. Później ten dach się zawali, to wszystko, nie będzie cię to cieszyć, czy nowy samochód, czy nowy jacht. Nie jest więc, proszę Państwa, wesoło. Ani dla mnie, bo mój naród śpi, ani dla was, Żydki, bo smutek świadomości nieuchronności zbliżającego się końca, no też
u Was powstaje. Więc to tyle na dziś, króciutko.